traveling to areas affected by Poseł Mariusz Kałużny poucza młodych ludzi, twierdząc, że nie są nauczeni pracy, zaradności, odpowiedzialności i do 35 roku mieszkają z rodzicami. Jak wygląda sytuacja młodych ludzi, a jak posła Kałużnego? O tym widź pod prąd na żywo, Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz. Witam Państwa. Później puścimy również komentarz Michała Fałka, który niestety nie mógł być z nami dzisiaj. I przechodząc od razu do tematu posła Kałużnego. Po konwencji lewicy dotyczącej problemów młodych ludzi, poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny napisał na Twitterze: takiemu młodemu człowiekowi, który nie jest nauczony pracy, zaradności, odpowiedzialności i do 35 roku życia mieszka z rodzicami, rzeczywiście nie pozostaje nic innego, jak biegać po ulicach z flagami LGBT i pluć na kościół i pomniki narodowe. Później, gdy dziennikarze zaczęli przyglądać się jego własnej zaradności życiowej, poseł Kałużny usunął wpis i przeprosił. I od razu pytanie do ciebie, jak skomentujesz tezy posła Kałużnego o zaradności młodych Polaków? No, ciekawa teza, że jak ktoś jest niezaradny, to od razu musi biegać z flagami LGBT, bo no to nie pozostaje nic innego. No, owszem, wiadomo, że jest pewnie jakaś część niezaradnych młodych ludzi, no to jakaś oczywistość, ale jest też wielu zaradnych i naprawdę radzących sobie, czy próbujących sobie radzić na tym polskim rynku pracy i nieruchomości, bo o tym głównie tu była mowa. Także nie sądzę, że to bieganie, że tak powiem, z flagami, czy LGBT, czy innymi, wynika z tego, że ktoś jest niezaradny i nie ma na mieszkanie. Bo tu często biegają, że tak powiem, ludzie, którzy tam są dosyć dobrze sytuowani, czy jakoś mają perspektywę. To nie widzę takiej zależności i to nie tylko z flagami. A często ci niezaradni też niekoniecznie akurat po tej lewej stronie są, ale i po tej tak zwanej prawej stronie też jest wiele osób, które nie znalazło sobie w życiu zawodu czy kariery, ale zaczyna od kariery polityka. Także no to widzieliśmy przykłady tego często. Ciekawa jest też fakt, że tak jakoś tu poseł Zjednoczonej Prawicy tak uderza w te programy socjalne, że tu niezaradni ludzie wyciągają ręce po jakieś tu państwowe pieniądze. Zakładam, rozumiem, że w jego rozumieniu to jest źle, no ale sam je rozdaje tak razem ze swoimi partyjnymi kolegami. Najpierw zabiera zaradnym, a potem rozdaje, jak rozumiem z tej wypowiedzi, mniej zaradnym. Także no to ciekawy pogląd. Nie wiem, czy to jakiś rozłam będzie teraz jeszcze dodatkowy, bo tu się te trzy partie w Zjednoczonej Prawicy dość, przynajmniej w mediach tak to widać, spierają. Teraz to może jeszcze i w poszczególnych partiach będą rozłamy. Na ten temat rozmawialiśmy również z Michałem Fałkiem, który, jak już wspomniałem, niestety nie mógł być z nami dzisiaj, ale skomentował te sprawy wcześniej. Także teraz zapraszamy Państwa na komentarz Michała Fałka w tej sprawie. Moim Państwa gościem jest Michał Fałek. Witamy Cię, Michale. Witam Ciebie, Marcin. Witam Państwa. I przechodząc do tematu, poseł Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski stwierdził, że młodzi nie są nauczeni pracy, zaradności, odpowiedzialności i do 35 roku życia mieszkają z rodzicami. Czy zgadzasz się z posłem Kałużnym, że młodzi są niezaradni i że ogólnie jest z nimi coś nie tak, jak narzeka pan poseł? Powiem tak. Bardzo się zdziwiłem, jak usłyszałem, że Mariusz Kałużny powiedział takie słowa. Tym bardziej, że znam dobrze Mariusza Kałużnego i jest to człowiek naprawdę pracowity, rzetelny, bardzo skromny, no taki,
taki człowiek, z którym trudno by się nie zgodzić. Ale kiedy dokładniej sprawdziłem, okazało się, że ten Mariusz Kałużny, który powiedział te słowa, to nie jest ten Mariusz Kałużny, właśnie pracowity człowiek, można powiedzieć, takiej prostej pracy, ale naprawdę uczciwy, solidny, tylko jest to jakiś nadęty warszawski bufon, który wszedł w garnitur poselski, już się ledwo w nim mieści, jak widać, i zaczyna rzeczywiście no, pewną błazenadę, a dokładnie okazuje się, że jest to człowiek, który przyssał się do państwowego cyca i doi ile wlezie, i teraz będzie pouczał innych, jak to być zaradnym. No gratuluję panie ośle, przepraszam, pośle Kałużny, dobrego samopoczucia, jesteś pan naprawdę hipokrytą. Tyle mam do powiedzenia, tak krótko. Czyli tak podsumowując karierę posła Kałużnego, ale masz do czynienia z młodymi ludźmi, może na rynku pracy, no znasz też wielu młodych ludzi na pewno. Czy jednak, abstrahując od tego, kto to powiedział, bo to powiedział poseł Kałużny, którego już podsumowałeś, ale czy nie zgadzałbyś się z niektórymi tymi tezami na temat młodego pokolenia, że oni mieszkają z rodzicami, są niezaradni i niesamodzielni? No faktem jest, że rzeczywiście coraz więcej młodych ludzi nie zakłada rodzin, tylko żyje często na garnuszku rodziców przez długie lata. No takie mamy niestety czasy i to jest znak dzisiejszych czasów, że ludzie nie garną się właśnie do odpowiedzialności związanej z założeniem własnej rodziny i do tego, żeby wziąć się z życiem za bary, tylko często no, korzystają z uroków życia, będąc singlem, czy właśnie będąc na utrzymaniu innych przez długi czas. No, nie mnie to oceniać. No, taki w tym momencie tak świat wygląda i trzeba się z tym pogodzić, chociaż wolałbym, żeby było inaczej. Natomiast faktem jest, że okoliczności, w których funkcjonujemy czy żyjemy, nie pomagają młodym ludziom, no, żeby właśnie iść na swoje, tak? Rzeczywiście trudno tym już, którzy się zdecydują na przykład założyć rodzinę, trudno jest im pracując, będąc pracownikami najemnymi, czyli pracując można powiedzieć na etacie w jakiejś firmie, często też, która sobie ledwo radzi, można powiedzieć jeszcze w tych dzisiejszych trudnych czasach, trudno jest takim młodym ludziom usamodzielnić się, mieć, nie wiem, no, dom czy mieszkanie, nie na kredyt 30-40-letni, i normalnie funkcjonować. Jesteśmy niestety w Polsce i no, nie jest to kraj rzeczywiście klasy europejskiej czy światowej, gdzie jeżeli człowiek ma pracę, i to nawet jeżeli mężczyzna wystarczy, że ma pracę, to może spokojnie utrzymać rodzinę z niepracującą żoną, która pomaga mu w domu i wychowując często kilkoro dzieci. W Polsce jest to trudne, ale jeżeli poseł, który jeżeli zobaczy się jego historię, jest człowiekiem właśnie tak zwanej pierwszej pracy, czyli od razu starał się dostać do koryta i jego, można powiedzieć, kariera zawodowa to jest właśnie trwanie przy korycie i szukanie konfitur, czyli jak ta świnia truflowa szuka trufli albo właśnie no jakiś inny, no nie wiem, powiedzmy specjalista od znajdowania konfitur, ten poseł funkcjonuje, zresztą też pokazane było przez dziennikarzy, którzy prześwietlili jego karierę, że nie tylko zaczął mieć oszczędności, kiedy właśnie dorwał się do wiktu czy do pracy opłacanej przez budżet państwa czy budżet samorządowy, ale również korzystał jako najpierw wicedyrektor Centralnego Ośrodka Sportu. Ciekawe, czy ma kwalifikacje do zarządzania sportem czy ośrodkiem sportu. Może jest kaowcem po prostu i to wystarcza. Kto zna rejs, to będzie wiedział, o co chodzi. Najpierw jako wicedyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, później jako dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu. Mieszkał w mieszkaniu, które należało do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. Wynajmował to mieszkanie za symboliczną złotówkę, bo przecież kwotę 750 zł czy 1600, no nie można nazwać realną ceną najmu mieszkania w centrum Warszawy. I ten oto człowiek będzie pouczał innych, jak to żyć, jak to właśnie być obrotnym, młodym człowiekiem. No jeżeli takie są standardy dzisiejszej władzy czy Solidarnej Polski, to gratuluję dobrego samopoczucia. Wspominałeś, Michale, również o tym, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się zamieszkać z rodzicami. Jak czytamy w statystykach, już około 45% ludzi w przedziale wiekowym do 25 do 34 lat, czyli ten najbardziej produktywny wiek, powiedzmy,
powiedzmy, mieszka właśnie z rodzicami, a średnia unijna nie przekracza 30%, czyli jesteśmy tutaj w tym obszarze gorsi niż powiedzmy Unia Europejska. Wiadomo, Włosi z tego słyną najbardziej powiedzmy w Unii z mieszkania z rodzicami. I według ciebie z czego to wynika? To wynika bardziej z mentalności i przemian kulturowych, negatywnych przemian kulturowych, o których wspominałeś, czy jednak ten czynnik gospodarczy jest decydujący tutaj? No myślę, że jedno i drugie ma znaczenie. Trudno mi powiedzieć, nie jestem socjologiem, który prowadzi badania i też nie mam wglądu do statystyk. No poza tym no fakt jest taki, że rzeczywiście młodzi ludzie coraz częściej mieszkają z rodzicami i tak jak powiedziałeś, przekraczamy znacznie średnią unijną. To jest słaba perspektywa dla Polski, jeśli chodzi przynajmniej o demografię, o utrzymywanie zastępstwo pokoleń, również o sytuację, nie wiem, fiskalną państwa przyszłości. To nie jest dobry prognostyk na przyszłość. Ale czy jesteśmy w stanie to zmienić? No myślę, że właśnie to, że trudno jest Polakom młodym dorobić się, że są wysokie obciążenia podatkowe, że trudno jest, nie wiem, założyć firmę i rozwinąć skrzydła, bo jest pełno też i biurokracji, utrudnień. Polska nie jest krajem niestety do normalnego życia i do normalnego prowadzenia też małego biznesu. Z tym się też Polacy muszą zmagać. Każdy, kto pojedzie do zagranicy, czy do Irlandii, czy do, nie wiem, nawet Czech na Słowację, czy do krajów tutaj bardzo bliskich, typu Estonia, Łotwa, Litwa, nie mówiąc już o krajach powiedzmy skandynawskich, wszędzie jest łatwiej i funkcjonować młodym ludziom, i prowadzić działalność gospodarczą, i odnaleźć się na rynku pracy najemnej, i normalnie za godziwą pracę mieć godziwą płacę i godziwe życie. W Polsce jest to nad wyraz trudne. Problem mieszkań i dostępności tych mieszkań dla młodych gospodarczy bez wątpienia istnieje i tutaj rządy różne w Polsce też przychodzą powiedzmy z pomocą. W Polsce mamy rządowe programy, mieliśmy dotyczące mieszkań, na przykład mieszkanie dla młodych, wcześniej to się nazywało Rodzina na swoim, to jest dofinansowanie kredytu na mieszkanie. Na chwilę obecną zdaje się mamy Mieszkanie Plus, które polega na budownictwie rządowym z możliwością najmu czy wykupienia tego mieszkania. Jak oceniasz te programy rządowe, które mają zaradzić problemowi mieszkań dla młodych? No jeśli ktoś wierzy w to, że rząd weźmie się za budowanie i będzie budował tanio, dobrze, szybko, solidnie, to niech sobie obejrzy Alternatywy 4, to będziemy wiedzieli, jak to wyglądało kiedyś i pewnie jak teraz to będzie wyglądać. Niestety rząd za co się weźmie, rząd jeszcze ten, który teraz mamy, rząd przecież to jest rząd socjalistów, no to wszystko jest w stanie spartolić, tak? Również i takie programy, które mają szczytne założenia i szczytne cele, a często jest tak, że dużo więcej kosztują. Moim zdaniem jest jedno proste rozwiązanie, naprawdę proste rozwiązanie, które by wystarczyło, żeby ludzie mogli postarać się, młodzi ludzie, o swoje lokum. W tym momencie jest tak, że żeby zbudować sobie dom, to nie wystarczy mieć kawałek ziemi. Ta ziemia musi być odpowiedniej klasy i nie klasy rolnej, tylko musi być to działka tak zwana budowlana, tak? Czyli nie może być tak, że ktoś kupi sobie kawałek pola i stawia tam sobie chałupkę. Nie, to nie jest takie proste, a mogłoby być. Nie wiem, czy pamiętacie, nieraz to mówiliśmy, to nie jest anegdota, chociaż brzmi jak anegdota, ale jest to szczera prawda, kiedy nasz szacowny gość ze Stanów Zjednoczonych, Art Thompson, był w Polsce, opowiadał nam, jak to w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały kwestie właśnie wolności takiej posiadania i robienia, co się chce ze swoim majątkiem, to właśnie podał taki przykład, kiedy chciał postawić biznes i coś tam zbudować i poszedł do urzędu zapytać się, czy może, to urzędnicy popatrzyli na niego trochę jak na wariata i zapytali się, a jest pan właścicielem ziemi? No jestem. A to rób pan tam, co pan chcesz na tej ziemi. I tak powinno być. Jeżeli ktoś ma kawałek ziemi, to co państwu do tego, co on tam zbuduje, powinno być wara państwu od tego, czy on tam sobie zbuduje jakąś luksusową posiadłość, dom, czy chałupkę małą, czy może z kontenerów teraz są coraz modniejsze, bo myślę, że właśnie dlatego, że są dostępne cenowo, coraz modniejsze jakieś domy modułowe na bazie kontenerów nawet często stawiane. Przecież taki dom można postawić za kilkadziesiąt tysięcy złotych, kupić gdzieś tanio w miarę kawałek ziemi, nie musi to być działka budowlana, tylko może to być kawałek, można powiedzieć, pola przysłowiowy,
Kwestia mediów też jest teraz coraz prostsza, bo można rzeczywiście energię odnawialną, można sobie wykopać studnie, można sobie zrobić szabo czy taką przydomową oczyszczalnię ścieków. To wszystko nie jest jakieś horrendalnie drogie i naprawdę wtedy myślę, że to byłoby coś w miarę przystępnego dla młodej rodziny, która chce się usamodzielnić, taki pomysł na własny dom na przykład i na własny start w życie. Ale niestety biurokracja państwowa i te przepisy jeszcze często będące pokłosiem no, przepisów z czasu komunizmu i z czasu socjalizmu, które dalej nie tylko nie są kasowane i zmieniane czy zmniejszane, tylko są wręcz twórczo rozwijane przez kolejne rządy, w tym właśnie ten obecnie nam panujący socjalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec tego naszego bloku tematycznego dotyczącego mieszkań, Michale, chciałem Cię jeszcze zadać Ci bardzo ciężkie pytanie. Powiedzmy, co poradziłbyś młodym, skąd wziąć swoje pierwsze mieszkanie? Tutaj chodzi głównie o kwestię, czy wynajmować, czy kupić, a jak wiadomo, większość młodych ludzi niestety musi zaciągać kredyt na całe swoje życie. Trudno mi powiedzieć. Ja powiem tak, na swoim przykładzie. Ja mieszkam w domu jednorodzinnym, który zacząłem budować. Owszem, pomogli mi rodzice, bo mi, można powiedzieć, podarowali działkę. Małą działkę 12-arową, jestem im za to naprawdę wdzięczny. Mamo, tato, dziękuję, jeżeli słuchacie. I wystartowaliśmy do budowy tego domu z moją żoną, mając na koncie 10 tysięcy złotych. I dzięki Bogu daliśmy radę. To nie jest tak, że trzeba od razu mieć dom naprawdę, nie wiem, wypasiony ze wszelkimi jakimiś udogodnieniami i tak dalej. Budowaliśmy ten dom przez 2 lata. Zamieszkaliśmy w tym domu, kiedy był w standardzie takim jeszcze dosyć słabym, jakaś tam podłoga typu linoleum, nie był tynk zrobiony, tylko był styropian i jakiś tam pociągnięty klejem, żeby ten... Także można naprawdę nie zaczynać od wielkiego, wysokiego standardu. Można zaczynać skromnie. Mam też przyjaciół, którzy zaczęli właśnie w ten sposób, że taki domek powiedzmy typu holenderskiego na start mieli, tak, czyli powiedzmy taka rozbudowana większa przyczepa i później go powiększali o kolejne moduły, tak, w miarę rozwoju potrzeb lokalowych rodziny, kiedy pojawiają się kolejne dzieci. Także pomysł jest taki, nie trzeba od razu mieć takich luksusów, jak wszyscy sąsiedzi, tak, często okupionych kredytem właśnie na całe życie, na 30-40 lat jeszcze, przecież te kredyty frankowe były brane i tak dalej, gdzie ludzie, można powiedzieć, sobie sznur na całe życie na własnym gardle założyli. Można, naprawdę potrzeby, że tak jakby kroić coś, co się chce, no w miarę potrzeb i w miarę możliwości. I taką bym dawał radę. Czyli niewielki kredyt na coś, co często jest później ponad nasze właśnie potrzeby, czy oczekiwania, czy wymogi. Tylko starajcie się, jeżeli nie stać was na dużo, to starajcie się zacząć od czegoś mniejszego. Taka jest moja rada. Dziękuję Ci, Michale, za ten komentarz i szczególnie za tą końcową poradę. Myślę, że dla wielu młodych ludzi może się okazać to inspirujące. Dziękujemy za ten komentarz, dziękujemy za ten materiał. Z Michałem Fałkiem rozmawiałem głównie na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce, jak to wygląda, co proponuje rząd. Rozmawialiśmy również na temat pewnych programów rządu, które mają rozwiązać problem tych mieszkań w Polsce. Teraz pytanie do Ciebie, jak Ty oceniasz te rządowe programy? Mówimy tutaj o... Wcześniej to było mieszkanie dla młodych, czy też rodzina na swoim, to jest dofinansowanie kredytu. Teraz z zapisu zdaje się mamy Mieszkanie Plus, które polega na budownictwie rządowym z możliwością najmu czy wykupienia mieszkania. Tak, mieszkanie dla młodych, a rodzina na swoim to taka przewrotna nazwa, bo jak na swoim, jak na kredyt. Ale mieszkanie dla młodych miało być przeznaczone głównie dla rodziców, rodzin z dziećmi. W efekcie tak naprawdę w dużej większości skorzystali z tego samotni lub bezdzietne małżeństwa. O ile wiem, nie przełożyło się to za bardzo na wzrost budownictwa jednorodzinnego, to głównie te były mieszkania, a taki też cel stawiano. I doprowadziło, wpływało w wielu rejonach do po prostu zawyżania cen tych mieszkań. Tam były
różne limity ustalane na różne miasta, ale w rzeczywistości często podobne rynki miały różne limity. No i tam, gdzie były jakieś wyższe limity tych cen za metr, gdzie może być to dofinansowanie do kredytu, no to deweloperzy podwyższali ceny, no bo i tak by mieli zapewniony zbyt. I często ci, którzy korzystali z tych mieszkań, wybierali wcale nie najtańsze mieszkania, tylko właśnie droższe, lepsze, dobrej lokalizacji. Także wygląda, że i tak by sobie mogli pozwolić na mieszkanie, tylko teraz mogli sobie pozwolić na droższe. Też nie było, znaczy mniej korzystne były warunki przy rynku wtórnym, także promowało to te nowe mieszkania, nowe budownictwo. Także no tu spore wady i no, niezbyt duże efekty. Teraz jest Mieszkanie Plus. Premier Mateusz Morawiecki w 2018 roku obiecywał, że to było w kwietniu, w 2019 roku, to jest moje zobowiązanie, tak powiedział, które przed Państwem tutaj składam, ma być w budowie 100 tysięcy mieszkań. Tak miało być na 2019 rok. Jeszcze trochę później dodał, że popatrzcie na dzisiejszą datę, za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy zostanie wybudowanych. Rozliczycie mnie Państwo. Tak się tutaj premier zobowiązał. No i popatrzmy, jak jest na początek tego roku. No jest, miało być 100 tysięcy w budowie, jest 26 tysięcy. I to jesteśmy ponad rok później niż premier zapowiadał ten termin. Także coś chyba nie bardzo wyszło. W dodatku doniesienia są, że są te mieszkania często słabo wykonane, że z wierzchu ładnie wyglądają te bloki, ale w środku się tynk sypie i różne są usterki. Są też często dość drogie, przykładowo w Wałbrzychu TVN podawał 1770 zł na miesiąc przy 75-metrowym mieszkaniu i to bez możliwości wykupu, a w zimie z ogrzewaniem to nawet 2,5 tysiąca, także no taka pomoc powiedzmy średnio wychodzi, więc no tak jak tu Michał Fałek mówił, no obejrzyjcie Alternatywy 4, faktycznie się to sprawdziło, że się mieszkania, jak donoszą ludzie, nie są wykonane wcale dobrze, są, no, są drogie. No część ludzi skorzystała, ale no niezbyt wielu. Przejdźmy teraz do tematu gitar i wsparcia naszej telewizji. O wsparciu opowie Michał Fałek. Zapraszam teraz na ten materiał. Jak wiecie, nasza telewizja funkcjonuje dzięki Wam. Tylko i wyłącznie dzięki Wam. To Wy tworzycie nasz budżet, to Wy zapewniacie ciągłość naszej pracy, to Wy dajecie utrzymanie tym często młodym ludziom, którzy właśnie rzetelnie pracują z dnia na dzień. To nie są ludzie, dla których projekt Pierwsza Praca to się równa właśnie jak ten poseł Mariusz Kałużny, dossanie się do cycka państwowego i dojenie ile się da przez całe życie najlepiej, tylko to są ludzie właśnie rzetelnej pracy, szukania informacji, przedstawiania tych informacji, całej obróbki programów. To jest wiele osób, których często nie widać, którzy ciężko pracują, nie w takich godzinach od 7 do 15. To jest często praca i po nocach, i po wieczorach, gdzieś tam szukając chwili na sen czy na odpoczynek. Ta telewizja funkcjonuje dzięki Wam. Za to Wam jesteśmy wdzięczni. Zbliża się koniec miesiąca. W zasadzie dzisiaj mamy już ostatni dzień, kiedy jeżeli wpłacicie pieniądze przez przelew bankowy, to przyjdą one w tym miesiącu. Dlaczego jest to dla nas tak ważne? Nieco ponad 2 lata temu pastor Paweł Chojecki, no szef telewizji Pod Prąd, którego przecież widujecie tutaj praktycznie codziennie, no teraz akurat jeszcze chwilę odpoczywa, ale myślę, że niedługo wróci, też będzie mógł Wam podziękować za Wasze wsparcie, ale do czego zmierzam? Ponad 2 lata temu Paweł Chojecki wezwał Was, taki dał challenge do takiej akcji 1000 gitar. 1000 gitar nam gra. No funkcjonujemy w ten sposób, że co miesiąc, póki co, od ponad 2 lat, znajduje się 1000 osób, które płaca na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd, które wrzuca tę swoją gitarę, dodaje swoją cegiełkę.
To nie są często wielkie kwoty, chociaż często są bardzo duże i naprawdę robiące ogromne wrażenie, ale często są to kwoty po 5, 10, 15, 20 czy 50 zł. Teraz mamy taki specyficzny miesiąc, który po pierwsze jest krótszy o 3 dni, od miesięcy no, takich standardowych, 31-dniowych lub o 2 dni jest krótszy od miesięcy 30-dniowych, ale dodatkowo te ostatnie 2 dni, czyli 27 i 28 dzień lutego, to są dni wolne od pracy, kiedy nie pracują banki, więc no, wpłaty, które dokonacie 27 czy 8 lutego przyjdą do nas w marcu i zazwyczaj tak właśnie żeśmy liczyli, czyli wpłaty, które przychodzą w marcu, zaliczamy do marca. No a brakuje nam do tego 1000 gitar, no jeszcze około 200 gitar, także naprawdę jest to wielki challenge. Jeżeli chcecie, żeby te 1000 gitar było, to bardzo was proszę, zróbcie ten przelew, który mieliście zaplanowany na 30 czy na 31 dnia miesiąca, no ale luty nie ma tych dni 30 i 31, zróbcie go jeszcze dzisiaj, a najlepiej zróbcie go teraz lub jeśli wpłacacie przez PayPal lub DotPay, no to wtedy w sobotę lub w niedzielę te wpłaty do nas dotrą. Wtedy te wpłaty przyjdą do nas w lutym, ja je zaliczę w lutym, wpiszę je sobie w arkuszu kalkulacyjnym w lutym i na początku marca wam powiem, czy tych gitar 1000 było. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie tylko wam dziękujemy za to wsparcie, ale też dziękujemy naprawdę Bogu za wielkie błogosławieństwo, za to, że dał nam takich wspaniałych widzów, którzy są z nami, jesteście dla nas wielką zachętą. No i cóż, gnamy dalej. No a tych gitar jest tyle, ile Marcin tutaj powie, to są dane aktualne, natomiast no jak widzicie, ten program nagrywamy ze mną w dniu wczorajszym, czyli w czwartek wieczorem, no bo w piątek, kiedy program oglądacie o godzinie 13, ja akurat pracuję, no taka jest też moja rola, nie mogłem być dzisiaj na programie na żywo, dlatego nie mówię, ile jest gitar, no bo w czwartek wieczorem było ich 780-90, ale myślę, że teraz, kiedy oglądacie, to już jest grubo ponad 800. Tak jak zapowiedział Michał Fałek, powiem teraz, ile mamy gitar. Mamy na chwilę obecną 830 wpłat, czyli do 1000 brakuje jeszcze 170, także zachęcamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić naszą telewizję, do wpłat. I mamy jeszcze komentarz od widza, który nas wspiera. Świetna robota, tak trzymać, pozdrawiam M. Również pozdrawiamy. I przejdźmy teraz do spraw związanych z ZUS-em, bo jak się okazuje, do sądu administracyjnego w Warszawie trafiło ponad 1000 skarg przedsiębiorców, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zwolnienia z opłacania składek. Właściciele firm liczą na szybkie wyroki, bo w czasie pandemii dla nich każdy grosz to być albo nie być. O tej sprawie donosi w ten sposób TVN24. I jak skomentujesz te działania ZUS-u, to nadmierna biurokracja, czy celowe działanie, czy coś jeszcze innego? To się nie wyklucza. Na pewno jest to bardzo, bardzo nadmierna biurokracja. Wszystkie pomoce, te tarcze, te wszystkie pomoce z powodu epidemii są niezwykle skomplikowane, trzeba składać wnioski, wnioski mogą być przyjęte albo nie, tam są różne reguły, też skomplikowane, uzależnione, to były od przychodu zamiast od dochodu, też taka trochę dziwna sytuacja, tam od liczby osób weryfikowane muszą być, bo musiał spaść przychód o 15%, a jak tam nie było 14,5%, a to tak, to przy różnych tam warunków, mówię, to już chyba jest, nie wiem, szósta tarcza teraz, no ale te sprawy to rozumiem, że wcześniejsze są. Także no niesamowicie jest ciężko i to jest bardzo najbardziej mnie osobiście tutaj jakby porusza to, że tracą ludzie na to dużo czasu, niepotrzebnie zupełnie, bo naprawdę mówię, tak jak mówiłem kilkukrotnie, taka pomoc powinna być dla wszystkich biznesów, które zostały zamknięte albo ograniczone przez rządowe te rozporządzenia. Pomoc, czy zwolnienie z opłat różnych. No tutaj mogłyby być przecież nie tylko ZUS, czy podatki,
jakieś, ale no w przypadku wynajmowania od miasta, no to zwolnienia z czynszu czy różnych opłat, zwolnienia z opłat za koncesję na przykład restauratorów, na przykład za koncesję na sprzedawanie alkoholu, która też nie wiem dlaczego trzeba za to płacić, no ale jak już jest, to przynajmniej mogłoby być na czas zamknięcia zwolnienie z tej kwartalnej opłaty. No dopiero od stycznia zdaje się jest taka możliwość i faktycznie niektóre miasta już to wprowadziły. Także no, powinno to być naprawdę proste i jak najszersze dla tych, którzy są dotknięci zakazami, niezależnie od tego, czy im spadł przychód o 15, czy o 7, czy o 50%, czy mają, czy zatrudniają 9 osób, czy 7, czy 15, czy 500, no po prostu nakłada państwo jakieś ograniczenia, no to powinno tutaj też zadziałać i z tej strony właśnie jakiś zwolnienie czy pomocy, na ile tylko może. Niestety robi to w sposób skomplikowany. Urzędnicy mają mnóstwo dodatkowej pracy, potem ci przedsiębiorcy się odwołują, no to jeszcze i sądy zaraz będą miały mnóstwo pracy już dodatkowo do tego, co, gdzie są podważane w ogóle te wszystkie rozporządzenia, czy ich legalność. Także absolutnie absurdalne postępowanie. Nie wiem, z czego wynikające, bo naprawdę jakby to zrobić prosto, to myślę, że byłoby i taniej dla państwa, a przede wszystkim czas, bo pieniądze no, można zarobić, można stracić, można komuś zabrać, oddać, ale no, czasu już się nie odda. Jak ktoś stracił kilkadziesiąt godzin, czy więcej, czy ileś dni na użeranie się z tymi wszystkimi formalnościami, no to nikt mu nie da teraz paru dni w gratisie. No już ich nie ma, stracił, nic z nimi nie zrobi, nie prowadził w tym czasie biznesu, nie prowadził jakichś działań, żeby może ten biznes ratować jeszcze swoimi działaniami, nie spotykał się z rodziną, tylko gdzieś siedział w papierach, no przeróżne rzeczy, no i tego już mu nikt nie odda i to jest myślę najgorsze w tej całej biurokracji, nie tylko w czasie pandemii, ale i poza nią. Teraz zapraszamy, pozostając w temacie ZUS-u, ponownie zapraszamy państwa na komentarz przedsiębiorcy Michała Fałka. ZUS odmawiał zwolnień z opłacania składek w pandemii. Wiele teraz spraw toczy się w tym temacie w sądzie w Warszawie. Jak skomentujesz te działania ZUS-u? To nadmierna biurokracja czy celowe działanie ZUS-u? Bo jak wiadomo, no pieniędzy to tam pewnie teraz szczególnie w pandemii brakuje. Jeśli państwo oglądaliście ostatni program z moim udziałem, gdzie opisywałem swoją historię walki z ZUS-em, no to pewnie nie zdziwicie się temu, co teraz powiem. Uważam Zakład Ubezpieczeń Społecznych za państwo w państwie, wręcz za organizację mafijną, której celem jest no, zapewnienie wpływów do budżetu. No owszem, zrealizowanie tej misji wypłacania emerytur, ale robi to po trupach, czyli robi to zastawiając wszelkie możliwe pułapki na płatników, czyli często na przedsiębiorców takich jednoosobowych czy drobnych przedsiębiorców, którzy wpadają w sidła ZUS-u, który później w sposób niecny, nieczysty wykorzystuje to, że ma władzę, ma siłę i to, że jest skumplowany na przykład z sądami, które orzekają na korzyść ZUS-u. Także to, że ZUS tak postępuje, no to mnie to nie dziwi. Oczywiście potępiam to i kibicuję każdemu, kto walczy z ZUS-em. Kto walczy z tą naprawdę, no taką można powiedzieć, no straszną, zbiurokratyzowaną i tak dalej machiną, której nie powinno być. Tak jak mówiłem ostatnio, uważam, że składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być dobrowolne. Uważam, że obywatel Polski powinien mieć zapewnioną no z podatków państwowych podstawową, jakąś bazową emeryturę obywatelską na niewielkim poziomie, na jakimś takim poziomie wystarczającym na przeżycie no, związane z jakimś tym minimum egzystencjalnym, czy tam niewiele większym. Natomiast zachęcałbym wtedy każdego do zabezpieczenia sobie we własnym zakresie przyszłości. Na pewno będzie to lepsze i na pewno będzie to dużo tańsze niż jest to robione teraz, kiedy no to ZUS za nas zabezpiecza nam przyszłość, pobierając przy tym ogromną prowizję na utrzymanie tego można powiedzieć, kolosa czy tego molocha urzędniczego ze wszystkimi tymi marmurami, złotymi klamkami, sedesami,
limuzynami, gabinetami, sekretarkami w pończochach i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, może kogoś uraziłem, no ale myślę, że tak właśnie w tym ZUS-ie wygląda. Byłoby dużo taniej, gdyby tego ZUS-u nie było i gdyby każdy musiał zadbać sam o siebie. Zainwestowałby albo w ziemię, albo właśnie w jakieś mieszkanie, które później mógłby wynajmować, albo nie wiem, no zainwestowałby w obligacje, na giełdzie, trzymałby pieniądze w skarpecie, a najlepiej, jeżeli wychowałby swoje dzieci w ten sposób, żeby na starość, kiedy byłby w potrzebie, mu pomogły. Oczywiście wcześniej zapewniając im w miarę możliwości pomoc w starcie w życie dorosłe. Skoro ZUS jednak istnieje, bo tutaj opowiedziałeś, że nie jesteś raczej jego wielkim fanem, ale skoro on jednak istnieje, to w czasie pandemii jak wyobrażałbyś sobie pomoc ZUS-u? No, o ile w ogóle ZUS może pomóc przedsiębiorcom. Tym, co było oferowane do tej pory, to były zwolnienia. Później były zwolnienia dla poszczególnych, zdaje się, konkretnych kodów działalności. Jak według ciebie to powinno wyglądać? Tak, z tymi zwolnieniami dla konkretnych kodów, to dobrze wiemy, że to jest naprawdę wielkie tak jakby pole do nadużyć, też do jakichś tam błędów urzędniczych, arbitralnie pewnie branże zostały wykreślone. To o tym był program pana Janka Pospieszalskiego, bardzo ciekawy, kilka chyba tygodni temu, czy może około 2 miesięcy, można sobie znaleźć, jak często ludzie, którzy naprawdę potrzebowaliby tej pomocy, ponieważ ich działalność gospodarcza została zamknięta de facto, nie dostali żadnej pomocy od państwa, ponieważ mieli wpisany niewłaściwy kod PKD w swojej działalności, bo kiedy ją rejestrowali, to jakiś tam kod wybrali i on w ich papierach figuruje jako właściwy czy tam dominujący. Później ich działalność okazuje się, że jest prowadzona innymi torami czy w innych branżach, które zostały całkowicie zamknięte i nie mają wpływów, a nie mogą liczyć na żadną pomoc państwa, bo kod PKD jest niewłaściwy. No to jest właśnie absurd, a drugi z kolei absurd, no czy niestety to, co obserwuję, to jest to, że wielu niestety Polaków, przedsiębiorców, to jest smutne, ale to jest polska cecha, wykorzystało tę sytuację, żeby po prostu wyłudzić pomoc państwa, na którą wszyscy się zrzucamy. Czyli znam przedsiębiorców, którzy będąc w bardzo dobrej, czy w dobrej sytuacji finansowej, mając full roboty, no tak zrobiło kreatywną księgowość, czy tak, nie wiem, pozawierało umowy i tak dalej, czy pewne umowy, można powiedzieć, zalegalizowało tylko po to, żeby dostać pomoc od państwa, która tak naprawdę nie była im potrzebna do przeżycia. Będzie dla nich po prostu dodatkowym bonusem za to, że są świetnymi kombinatorami. No tak to funkcjonuje niestety. Natomiast czego ja bym oczekiwał? No oczekiwałbym tego, że rzeczywiście przedsiębiorcy będą zwolnieni z ZUS-u. No tego bym oczekiwał, tak? W czasie tej pandemii. Czyli nie płacimy składek. I najlepiej, żeby to zostało już na stałe później. Może jak się okaże, że państwo może funkcjonować i bez tych naszych składek, ale rzeczywiście, żeby zachęcać przedsiębiorców, zadbajcie sami o swoją przyszłość, to by to nam na zdrowie wyszło. Przynajmniej taki byłby jeden zdrowy efekt tej pandemii chińskiej zarazy. Sam jesteś przedsiębiorcą. Czy udało ci się skorzystać, nazwijmy, z pomocy ZUS-u w czasie pandemii? Czy jak oceniasz współpracę z ZUS-em w trakcie pandemii? Swoją. No tak, skorzystałem z tego zwolnienia składek, choć nawet się o nie nie ubiegałem, po prostu w tym pierwszych 3 miesiącach, marzec, kwiecień, maj zeszłego roku, ZUS sam do mnie przysłał pismo, żebym nie płacił składek. Chociaż ja, tak jak wam mówiłem w ostatnim tygodniu, i tak staram się tak funkcjonować, żeby tym złodziejom już niewiele dać od siebie. Pozostając w temacie ZUS-u, Rzeczpospolita rozmawiała z panią prezes ZUS-u i może przytoczę fragment tej rozmowy. We wrześniu 2020 roku przyjęliśmy plan działań ZUS na lata 2021 do 2023, mający na celu transformację cyfrową tylko samego zakładu, ale całego systemu zabezpieczenia społecznego. Kierunek wytyczyła epidemia i tarcza antykryzysowa. Musi być elektronicznie, automatycznie, zdalnie i bezgotówkowo. Jednym z najważniejszych projektów jest znaczne odciążenie przedsiębiorców dzięki jednolitemu plikowi ubezpieczeniowemu. Chcemy wziąć na siebie ciężar rozliczenia składek i odpowiedzialność za to. Rozliczenia ulegną automatyzacji. Zredukujemy liczbę błędów i nadużyć oraz kontroli, a tym samym ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Jak skomentujesz te nowe pomysły, które przytacza pani prezes ZUS-u w rozmowie z Rzeczpospolitą? Warto tu zwrócić uwagę, że wszystko musi być elektroniczne, automatyczne, zdalne i bezgotówkowe oraz to, że ZUS szykuje
jednolity plik ubezpieczeniowy, który się kojarzy z tym jednolitym plikiem dotyczącym VAT-u. Nie VAT-u, no właśnie, tylko podatku. Chyba domyślam się, dlaczego mówisz, że warto zwrócić na to uwagę. No tak, rzeczywiście wygląda to na to, że pętla się zaciśnia i zacieśnia i system się domyka i rzeczywiście w tym celu no to jest i po to, znaczy no nie po to była pandemia, ale no to jest jeden z negatywnych skutków ubocznych pandemii, że zostanie wprowadzony większy zamordyzm i większa kontrola obywatela, odejście od gotówki, która przecież jest synonimem wolności tak naprawdę, czy atrybutem wolności bardziej, no po to, żeby państwo mogło kiedyś, jeżeli no będzie taką miało potrzebę, czy będzie tak miało swój kaprys, czy może obywatel będzie niewygodny, tak jak to jest teraz w Chinach, odkręcić, czy zakręcić jakiś tam kurek, czy kranik z czymkolwiek, żeby ten obywatel no musiał być uległy wobec państwa, no albo żeby przestał funkcjonować. Co jeszcze można powiedzieć? Może być tego dobry efekt, tego pomysłu ZUS-owskiego, no bo już powiedziałem o zagrożeniu, może być tego dobry efekt. Dobry efekt byłby taki, jeżeli poprzez tę automatyzację czy cyfryzację byśmy jakoś w znaczący sposób zmniejszyli biurokrację w ZUS-ie, czyli na przykład ograniczyli zatrudnienie, wysłali tych urzędników ZUS-owskich do takiej pracy, która przynosi rzeczywiście jakąś wartość dodaną do jakiejś produkcji, do jakiejś sprzedaży, do usług, a nie tylko tam do stawiania pieczątek i przekładania papierów albo pisania raportów w komputerach, czy właśnie nawet szpiegowania i dociskania płatników, to jeszcze gorsze. Także jeżeli efekt byłby taki, że zmniejszy się biurokracja w ZUS-ie i zmniejszy się zatrudnienie i będzie ZUS jeszcze tańszy, obsługa ZUS-u będzie tańsza, no to byłoby super, ale w to nie wierzę. Niestety tak nie będzie. Na pewno te negatywne skutki, negatywne dla przedsiębiorcy, dla obywatela się pojawią, czyli większa kontrola i większy zamordyzm, a na pozytywne to jest marzenie, ale pewnie takie, które się nie spełni. Pozostając jeszcze w temacie ZUS-u, bo tutaj jest pomysł rządowy na 13 i 14 emeryturę w 2021 roku. Zdawać by się mogło, że nie ma nic złego w podarowaniu odrobiny pieniędzy emerytom. Jak oceniasz te pomysły rządu na 14 i 13 emeryturę? No ja bym coś innego zaproponował. Na przykład zaproponowałbym zwolnienie emerytur z podatków, bo przecież emerytury są opodatkowane. Czyli zobaczcie, zbieramy pieniądze na emeryturę, płacąc przecież podatki po drodze, a później dostajemy emeryturę, która też jest opodatkowana. No to może zamiast dawać kolejną emeryturę, która też będzie opodatkowana i jeszcze kolejną, która też będzie opodatkowana, przecież to wszystko też zwiększa biurokrację, dawanie tych kolejnych emerytur, rozliczanie, wysyłanie i tak dalej. A może znieśmy podatek od emerytur, już nie dawajmy tych kolejnych, tylko dajmy emerytom to, co mają, bez podatku, który im się zabiera. Będą mieli więcej, będą szczęśliwi. To jest prostsze, myślę, rozwiązanie. Dziękuję Ci, Michale, za ten komentarz. Moim Państwa gościem był Michał Fałek. Dziękuję za ten materiał. Na sam koniec rozmawialiśmy z Michałem na temat nowych pomysłów ZUS-u. Między innymi tam była, to nie tyle ZUS-u, co rządu, pomysł 13 i 14 emerytury. Jak Ty oceniasz te pomysły rządzących? Na pewno zgadzam się z Michałem, że to można po pierwsze właśnie w ten sposób rozwiązać, żeby zwolnić te emerytury z podatku. Byłoby prościej, łatwiej, oszczędziłoby się czas i biurokrację, nie trzeba było naliczać gdzieś tych podatków i obracać w kółko. Druga sprawa, no jeśli jest jeszcze tak dużo pieniędzy w ZUS-ie, no to można po prostu podwyższyć emerytury, a nie dawać 13 i 14, ale myślę, że tu nie chodzi o tam dogodzenie ludziom, tylko o efekt propagandowy, żeby ludzie tak zobaczyli, tak jak widzą 500+, to żeby zobaczyli, że tu dodatkowa emerytura, jedna albo i dwie, no bo tam 200 zł co miesiąc to słabiej wygląda podwyżki i się tam zapomni, a tu 13 to może tak bardziej w pamięci zostanie i do wyborów jeszcze pójdą ludzie chętniej z tego powodu. Myślę, że to głównie o to chodzi. A jeszcze co powiedział Michał o tym, co mówiliście o obrocie bezgotówkowym, to jest ciekawy przykład, opisał money.pl. Tam klient banku
bank nagle zapytał swojego klienta, a skąd ma tyle pieniędzy, bo coś tam troszkę więcej wpływa niż zwykle tak na jego konto. I skąd te pieniądze? Oni tu będą sprawdzać. On akurat tam pożyczył od znajomego trochę pieniędzy, no i tam mu wpłacił kilka razy po kilka tysięcy, że nie tam jakieś też wielkie sumy. I no, bank ma ustawowy obowiązek sprawdzać, skąd klient ma pieniądze, bo jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. I teraz banki już mają sprawdzać, że jak zobaczą, że tu 500 zł więcej pan ma na koncie niż zawsze, to skąd pan to ma? Tu na pewno kradzione. No i wyobraźmy sobie teraz, że będzie obrót całkowicie bezgotówkowy. No bo teraz ten znajomy, powiedzmy, tak, może mu jeszcze dać w gotówce i już tam bank jeszcze nie będzie miał wglądu, no i tam sobie jakoś poradzą. No ale jeśli wprowadzimy całkowicie obrót bezgotówkowy, no to już banki i rząd i urząd skarbowy będą kontrolować wszystko. Jak im się coś nie spodoba, no to zamkną ci konto i tyle. No. Także no, zdecydowanie gotówka jest tutaj tym atrybutem jeszcze wolności i trzeba ją zachować. Mhm. Przejdźmy teraz do Państwa pytań i komentarzy. Mamy pytanie, komentarz właściwie od Tomasza Trapczyńskiego. Świnia przy korycie poucza innych, jak się ustawić. Tylko jak w Polsce się młodzi mają ustawić przy takiej dupokracji i podatkach? No to tu pan Kałużny przedstawił, jak się można ustawić. On mówi, że pracował w markecie, w budowlance, w księgowości, z niepełnosprawnymi w sporcie. Tak, wykonywał różne prace adekwatne do umiejętności i wieku. Zapomniał wspomnieć, że ta księgowość to był dział księgowości Urzędu Miasta. Ten sport, no to mówiliśmy, ten centralny ośrodek sportu w Warszawie, no zdecydowanie polityczna funkcja. No tam wcześniej był prezesem klubu sportowego, zdaje się, w swoim mieście. Przez 11 lat był radnym miasta Chełmża. To też taka praca, nie wiem, no, adekwatna do wieku i umiejętności, no, jak powiedział. Także no, troszeczkę jednak taka droga kariery nie każdemu dostępna. A teraz ponoć ma tam z 600 tysięcy złotych kredytu, chociaż już zarabia dużo, dużo więcej niż przeciętna. No, jako w tym centralnym ośrodku sportu to ponad 10 tysięcy na miesiąc. Teraz jako poseł, no to wiadomo, jak poseł. Też mówi, że do wszystkiego tak dochodzi tu ciężką pracą zawsze, no ale na przykład, że miał wsparcie Radia Maryja przy wyborach i takich innych, no to tak nieładnie nie podziękować tak. Trzeba by jednak troszkę tak powiedzieć o tym wsparciu innych ludzi, myślę, w takim przypadku. I też nie mówię, że wsparcie innych ludzi to jest coś złego, czy rodziców, czy rodziny, czy przyjaciół i tak dalej. Nic złego, no ale jak tak się lansuje, że wszystko zrobił sam, a się okazuje, że nie zupełnie, no to już wtedy trochę nieładnie, no tak myślę. Nie, no po prostu, no ta wypowiedź była wręcz bezczelna pana posła. No tutaj się odnosił do ludzi z lewicy, którzy mówili, że mieszkania są drogie, a płace nie wystarczają na te mieszkania. No co jest po prostu prawdą. No tu nie ma co zaprzeczać. No jak się liczy, no w stolicy naszej, w Warszawie, przy przeciętnej płacy trzeba by przez 9 lat odkładać każdy grosz, jaki się zarobiło, żeby zarobić na 50-metrowe mieszkanie. No a gdzie wydatki codzienne, tak? No to w Krakowie podobnie. No najszybciej gdzieś na zachodzie, Gorzów Wielkopolski czy Zielona Góra, to się liczy 5-6 lat, mówię, przy odkładaniu wszystkiego, co się zarabia, no co jest oczywiście niemożliwe, więc no, to się rozkłada potem na 30 lat tak naprawdę, żeby zarobić na jakieś sensowne, mówię, 50-metrowe, więc nie jakieś ogromne mieszkanie poza centrum miasta. Także no to jest prawda, a tu pan Kałużny się oburza, że do wszystkiego trzeba dojść samemu i ludzie są niezaradni i tak dalej. No absolutnie, absolutnie oburzające. Przejdźmy teraz do ogłoszeń. Ramówka na dziś. O 18:00 psychosonar. Czy religia może doprowadzić cię do choroby psychicznej? O 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, jak się nie zarżnąć, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Pojawiła się również notka na naszej stronie idźpodprąd.pl. Szykany ze strony władzy nie zamkną nam ust. Prokurator Wrzosek w Idź Pod Prąd TV.
Zachęcamy do przekazania gitary, wsparcia na naszą telewizję, która utrzymuje się z waszych datków. O tym już dzisiaj mówiliśmy. Do końca miesiąca pozostało niewiele, a naszym comiesięcznym celem jest 1000 gitar. Na chwilę obecną mamy 830 gitar, także zachęcamy wszystkich do wpłat. Wszystkie niezbędne dane są wyświetlają się na planszy, jak i również na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl. I to by było... Jeszcze sobie zajrzałem na komentarze troszkę, tak, dodatkowo. I tu ktoś zwrócił uwagę faktycznie, bo co robią młodzi zaradni ludzie teraz w Polsce? No wyjeżdżają za granicę. No może nie teraz, jak jest pandemia, ale tak generalnie w ostatnim czasie. To tak jeszcze do posła Kałużnego. Tu pan Tomasz mówi, na zachodzie ludzie sobie lepiej radzą. No i faktycznie, no, z jakiegoś powodu tam wyjeżdżają, no bo tam jest jakoś lżej jeszcze, czy było, łatwiej było zarobić. No i faktycznie, no, ludzie po wyjeździe tam, no, jakoś zakładają te rodziny, jakoś mają te mieszkania często. Jest pewnie już teraz coraz trudniej, ale no widać, że nie jedynym czynnikiem jest jakaś niezaradność młodych ludzi dla sytuacji, jaka jest teraz w Polsce, ale już się państwo i za nich bierze. Tu też pan Józef zwraca uwagę, że pracującym za granicami nałożono nowy obowiązek. Za 2020 rok należy zeznanie podatkowe złożyć też w Polskim Urzędzie Skarbowym. Chociaż się pracowało za granicą, to trzeba o tym pamiętać. Dziękuję ci za ten komentarz. Moim państwa gościem był Cezary Kłosowicz. Dziękuję. Oraz zdalnie w czasie i przestrzeni był z nami również Michał Fałek i jemu również dziękujemy. Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. We współczesnym świecie pojawiły się takie pojęcia jak wyścig szczurów czy wręcz pewne uzależnienie, które się nazywa pracoholizmem. Czyli zobaczcie, jest alkoholizm, uzależnienie od alkoholu i pracoholizm, czyli uzależnienie od pracy, że człowiek cały czas musi pracować, że czuje się nieswojo, kiedy nie wykonuje jakiejś pracy, niektórzy, kiedy nie zarabiają pieniędzy. Taki styl życia, nawet jeśli jest obecny w kościołach, czyli kiedy to zażynamy się dla jakichś bardzo wzniosłych Bożych celów, nie jest zgodny z Bożą wolą. Najpierw sam Bóg dał wzór w księdze Genezis, kiedy stworzył świat. Tak, pracował ciężko. Owoc wspaniały, do dzisiaj wystarczy, można powiedzieć, popatrzeć na swoją rękę czy wyjrzeć przez okno. Ale 6 dni pracował, a 7 dnia odstawił, czy skończył robotę. I co zrobił? Nie wziął się za następną od razu. Sam Bóg odpoczął. Jezus dawał też tego przykład, że co jakiś czas, kiedy już bardzo dużo pracował z ludźmi, oddalał się gdzieś na osobność, by się modlić. Ale chciałem wam pokazać nakaz do jego uczniów, który możemy też do siebie niekiedy zastosować, kiedy jesteśmy przytłoczeni ogromem jakiejś pracy, problemami czy wieloma kontaktami z ludźmi, bo w takiej właśnie sytuacji Jezus powiedział do uczniów. To jest Ewangelia Marka, 6 rozdział, 31 werset. Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. I tam jest powód. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu żeby się posilić. Widzicie więc, że sam Jezus nakazuje, że nie wolno się zajechać, nawet w szczytnym celu. Trzeba, kiedy jesteś przepracowany, trzeba odpocząć. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce i jeśli chcesz biegu dokonać, musisz dbać także o tak zwaną higienę psychiczną, czyli o odpoczynek, o fizyczną też. 26 lutego 1768 roku tak zwany Sejm Repninowski, składający się głównie z posłów wybranych za zgodą Rosji, uchwalił prawa mające zagwarantować zachowanie złotej wolności szlacheckiej.
Wyróżniono tak zwane prawa kardynalne, których zmiana miała być niemożliwa. Do tych praw zaliczono wolną elekcję monarchy, zasadę liberum veto ograniczoną do pewnych spraw, nietykalność osobistą szlachty, jej prawo do wypowiadania królowi posłuszeństwa, wyłączne prawo szlachty do posiadania ziemi i piastowania urzędów, władzę dziedziców nad chłopami ograniczoną jedynie przez niemożność wydawania wyroków śmierci i równe prawa każdego szlachcica do dziedziczenia ziemi oraz piastowania wszelkich urzędów i godności. Do praw kardynalnych należała także Unia Polski z Litwą i odrębność Prus Królewskich. Ponadto Sejm wyróżnił tak zwane materie państwowe, które mogły być zmieniane jedynie jednogłośnie. Były to podnoszenie podatków, zwiększanie wojska, zawieranie przymierzy i umów handlowych, wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju, sprawy monetarne, zwoływanie pospolitego ruszenia, zmienianie i powoływanie urzędów państwowych oraz nadawanie szlachectwa. W pozostałych sprawach, zwanych ekonomicznymi, Sejm miał decydować większością głosów. Gwarantką praw kardynalnych miała być caryca Katarzyna. W ten sposób Polska za aprobatą szlachty miała stać się z mocy prawa rosyjskim protektoratem i uniemożliwiono utworzenie wojska, które mogłoby zagwarantować Rzeczpospolitej niepodległość. Jednak Sejm ten uchwalił także równouprawnienie wyznawców prawosławia i protestantów, co wzburzyło szlachtę i było bezpośrednim powodem powstania Konfederacji Barskiej.